Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Bora. I znowu spotykamy się z grą Mass Effect. To już trzeci odcinek z tej serii. Jesteśmy na Eden Prime. Mamy sprawdzić, co z tym nadajnikiem proteańskim. Jedziemy. Zobaczymy, co tutaj za winklem się dzieje. A nie da się tam iść. Tutaj jeszcze na dole zobaczymy, co to za ognisko. Nie, tutaj chyba już nic nie ma, okej. Czyli wchodzimy na górę. Coś tutaj będzie na pewno. O, jakieś zwłoki, a to jest Nilus. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Prawie cię zabiliśmy przez to twoje skradanie. Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Miałbyś trzecie oko. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. Muszę wiedzieć, jak zginął Nilus. Ten drugi był już wcześniej. Czekał na przybycie twojego znajomego. Słyszałem imię Saren. Wydaje mi się, że się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. Dokąd udał się Saren po zabiciu Nilusa? Wskoczył do wagonu i ruszył w stronę drugiej platformy. Pewnie szuka nadajnika. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja... Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Powiedz mi o ataku Getów. Wszystko stało się bardzo szybko. Najpierw statek schodził do lądowania, a chwilę później na platformie zaroiło się od Getów. Musiały być na pokładzie tego statku. Strzelały do wszystkiego, co się ruszało. To była masakra. Jesteś kontaktem Cola tutaj, w dokach. Pracujesz dla szajki przemytników. No. Co? Nie! To znaczy, co cię to obchodzi? Robisz ze mnie przemytnika? A kogo to interesuje? Mój kierownik nie żyje. Wszyscy nie żyją. Teraz to już bez znaczenia, nie? Masz coś, czego moglibyśmy użyć przeciw getom? W zeszłym tygodniu przyszła dostawa granatów. Nikt nie zwraca uwagi, gdy parę sztuk zniknie z wojskowego transportu. Ty fagasie! My próbujemy tutaj chronić twoją dupę, a ty myślisz tylko o tym, jak nas oszukać. Nie miałem pojęcia, że będziecie potrzebować tych granatów. Kto chciałby atakować Eden Prime? Jesteśmy garstką rolników. Skąd miałem wiedzieć? Po prostu oddaj mi te granaty. Są twoje. Weź je sobie. Koniec z przemytem, przysięgam. Wielu Marines tu zginęło. Granaty mogły im pomóc. Na twoim miejscu postarałbym się jakoś to im wynagrodzić. Jasne. Jest coś jeszcze. Może być warte fortunę. Chodzi o eksperymentalną technologię. Najwyższa półka. Nie chciałem, żeby ktokolwiek ucierpiał. Możesz to sobie wziąć. Ciekawe co to, bo nie pamiętam. Możesz powiedzieć coś jeszcze na temat nadajnika? Przywieźli to dziś rano. Załadowaliśmy na kolejkę i wysłaliśmy na drugą platformę. Aż trudno uwierzyć, że to było kilka godzin temu. Mam wrażenie, że minęły wieki. Opowiedz mi o tym statku bazie, który widziałeś. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Był ogromny. Kiedy obniżał pułap, wszędzie wokół zrobiło się ciemno. I wydawał taki charakterystyczny dźwięk. Dźwięk, który wywiercał się w mózg. To właśnie mnie obudziło. Atak nastąpił kilka minut później. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno.
Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. No to leć. Gdzie ty? Kurde, ale do mnie napieprzają. Tam jeszcze nic nie było czasami? No właśnie. Zawsze warto przeszukać, zawsze coś się znajdzie. Co to? No, dokładnie. Coś ma mało energii, zaraz chyba padnę trupem. Zobaczymy, co w tej kolejce jest. Mam kolejny poziom, już dostałem, czy nie? Jednak nie. Na pewno będę wtapiał, bo to już jest trudniejszy. Oj, poziom. Jak ja to kiedyś przechodziłem na easy. Teraz mam ustawionego żołnierza. Gdzie ktoś mnie nawalał? Aha, z tamtej strony, okej. Kurczę, 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 kurczę. Jeszcze raz. Jakiś granatem chyba rzucę. Tylko nie wiem, jak się granatami rzucało. Dobra, idę w tamtą stronę. Pieprzam na chwilę, bo mogę wtopić. Trzeba trochę odczekać. Bo nie da się chyba nic innego zrobić. Nie wiem, ale chyba się nie da. Kurczę, gdzie były granaty? Lecimy dalej. Co jest nie tak? Nie wiem, co jest nie tak, czemu go nie mogę zniszczyć. Zginie jeszcze następny. Ashley mi zginie. Dobra, jeszcze ma kawałek energii. Ale to dopiero jeden, no co zresztą? Kurde, że ja nie powinna się te granaty używało. Teraz sobie przypomnimy.
chyba sobie nie przypomnimy. No i wtopiłem, zaraz wtopiłem. Zaraz będzie po mnie. Niestety. Na czym się granaty rzucało? Nie mogę sobie przypomnieć. A jednak nie, dobra. Kolejny poziom. Coś mi się tam udało, nie jak to zrobiłem. To wzięliśmy? Wzięliśmy. Okej. Okay. Ale przylamierzyłem teraz tą grę. To już nikogo chyba nie ma. No okej, okay, dobra. Wchodzimy do kolejki. I zobaczymy, co tam dalej. Prom na szynach chyba, bardziej niż kolejka. Saren. Założyć ładunki wybuchowe. Zniszczyć kolonię. Zrównać to miejsce z ziemią. Poziomie żołnierz nie będzie tak łatwo przejść tej gry jednak. Teraz będziemy musieli ładunki wybuchowe rozbroić. Gonienia, agenty do nas będą strzelać, także... Zobaczymy. A to dopiero początek gry. Zapiszemy sobie. A nie da się, niestety. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je Getty. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Wiem, wiem, kochanie. Tam był chyba drugi. A jednak nie. No i co teraz? Tutaj jest chyba drugi. Tak. Okej, jeszcze dwa ładunki. Dowalajcie do nich. Tu jest jeden. Jeszcze jeden.
zdążyć. Nic tu nie zostawiłem, nic, dobra. On jest chyba na drugiej stronie. Muszę przejść przez most. Co tu jest? Dobra, tam jest ten nadajnik. Musimy rozbroić jeszcze jedną bombkę. No okej, wszystkie rozbrojone. Idziemy tam jeszcze zobaczyć, tam coś jest, ale... myślę, że nie jednak. Chyba to już nic nie ma. Tam jeszcze zobaczymy kawałeczek, jak nie, to wracamy. Fajna klimatyczna taka nutka do tego. Leci w tle. Wpadająca fajnie w ucho. Nie, bo nieźle mroczne. Dobra, schodzimy tam na dół do tego nadajnika. Zobaczymy, jakie niespodzianki teraz na nas czekają. O, już widzę jedną. Po niespodziance, ale tam widzę jeszcze na mapie jedną. Nawalajcie do nich. I po wszystkim. Co tutaj dalej mamy? Tutaj chyba jeszcze nie byłem, prawda? Nie, więc dlatego się przejdziemy. Z tej strony nic, z tej strony coś jest. Zestaw techniczny. No, zaraz sobie pozmieniamy troszkę w broni, ustawieniach. Jakieś polepszacze na pewno są dodatkowe. No, może jakaś lepsza broń. Właśnie, dlaczego nie? Pozmieniamy troszeczkę. Tam jeszcze widzę skrzynię, a dopiero potem pójdziemy do nadajnika. No i będziemy kończyć powolutku ten odcinek. Co tu jest? Rozpocznij ręczne przejęcie. Proszę bardzo. Tak jest. Tu jest nadajnik. A tam co jest? No więc się przejdziemy i zobaczymy. Tam na ścianie jest chyba ten omiżel. Zobaczymy, co to jest. Oj. Co ja robię? Nie, ulepszenie broni, ale też bardzo fajnie. Zawsze się przyda. Jak nie dla nas, to do sprzedaży. Dlatego warto to zbierać. Okej, teraz zobaczymy, co z tą bronią. Jeszcze tutaj sobie ten dodamy. Doświadczenie do różnego rodzaju talentów. Czyli jednak nie wrócimy tam. Kejdanowi nie damy elektroniki, nie wrócimy tam jednak na Eden Prime. Teraz mu damy tą elektronikę, o której wcześniej zapomniałem. Co tu jeszcze? No lepszą elektronikę, pewnie, że tak. On nam teraz tylko po to pewnie jest potrzebny. Ashley, damy Ashley. Jasne, że żywotność. No, a dla mnie co? Tak, tak, dokładnie. Żołnierza. A co to jest, karabiny szturmowe? No i dobre. I może tak być. Teraz ekwipunek. Karabin szturmowy. Mściciel jest najlepszy, nie? Oczywiście. W tej chwili tak, więc bierzemy mściciela. Dla Ashley kolejny mściciel. Co ją tu możemy... reduktor odrzutu. Pewnie, że tak.
O, damy mu grozę. Choć on i tak pistolety preferuje. Żądło. Ale nie będę mu dawał nic lepszego. Bo przecież... Tak niedługo będę go zmieniał. Nie będzie chodził w moim już oddziale, tylko kto inny będzie chodził. Pewnie, że huragan. Oczywiście, że tak. Organiczne formy. No niech będzie, zobaczymy. Tutaj bierzemy to żądełko oczywiście. I tutaj co mamy? No lepsze to niż nic, no proste. Karabin snajperski, mod 2. Kosiarz. Sensor, a naboje. No nie będzie, dobra. Okej. Ten kombinezon średni Phoenix. Nie, jednak ten skorpion mój lekki jest chyba najlepszy. Zobaczymy dla Ashley. Pewnie, że nie. Kaiden. On nie może, dobra. Omni klucz. Nie, nie, ich olewam. Oni nie muszą mieć tak lepszej broni na razie. Na pewno nie Kaiden. Okej. Dobra. Zobaczymy, co z tym nadajnikiem. Tam jest nadajnik. Tutaj jeszcze jest coś do wzięcia. Pancerz. Bardziej interesuje nas w tej chwili nadajnik. Sorki. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastowe... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam. No, musisz ją uwolnić. O, jaki skok! O, jaki lovelas! Ha! Shepard! Nie! Nie dotykaj go! To zbyt niebezpieczne! No i co teraz? Teraz będziemy na Cytadeli. Nie, nie, to nie była Cytadela. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. Jaka pociągająca. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Pani doktor! Doktor Chakwas! Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard.
Jak się czujecie? Jestem trochę obolały. Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiemy, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety, nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Jestem zobowiązany. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałem, nie jestem pewien co. Śmierć, zniszczenie, to nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku? Nie lubię, kiedy giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Starsza sierżant Williams nie należy do załogi Normandii. Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi. Wywiad spieprzył sprawę, sir. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Dlatego wszystko szlak trafił. Getty przez ponad 2 stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie? Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Gety zrównałyby całą kolonię z ziemią, gdybym ich nie powstrzymał. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem, jednym z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Dlaczego? Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plan jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. No pewnie, że ja go powstrzymam. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a rada odbierze mu status widma.
Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka lub jak wam się nie podobało, łapkę w dół. Jeśli możecie, skomentujcie odcinek. Jeśli wam się podobało, a jeszcze nie postanowiliście w suba, nie jesteście moim widzem, bardzo was o to proszę. To zawsze daje wielkiego kopa w dupę motywacyjnego do dalszego działania. Trzymajcie się cieplutko, do następnego odcinka. Pa, pa.